Witam Państwa, dzień dobry, dobry wieczór. Patryk Mirosławski, to jest program As Wywiadu. Jesteśmy w restauracji Champions w hotelu Marriott. Moim Państwa gościem jest dr Andrzej Pokrywka, szef Instytutu Sportu, człowiek związany z antydopingiem. Czy w Polsce jest tolerancja na doping? Trudno mi powiedzieć. Pewnie jakaś jest. Z tego względu, że no wciąż jakby obserwujemy dużo pozytywnych przypadków badań antydopingowych, a jakoś niespecjalnie słychać o napiętnowaniu tychże, którzy ten doping stosują, więc wydaje się, że część środowiska jakby przyjęła, że rzeczywiście to niedozwolone wspomaganie farmakologiczne jest jakby nieodzownym elementem sportu. Dosyć mylne wyobrażenie mimo wszystko, dlatego że no przynajmniej część tego środowiska zauważyło też to, że skuteczna walka z dopingiem powoduje, że i oni mają szansę w tym środowisku zaistnieć i ich sukcesy no nie byłyby możliwe chociażby jeszcze 10 lat temu. Mówię tu chociażby na przykład o polskich kolarzach. Wydaje się, że gdyby ten proceder dopingu w peletonie zawodowym wciąż był na takim poziomie jak w końcówce lat 90. ubiegłego wieku, no to mielibyśmy na pewno mniejsze szanse niż dzisiaj w rywalizacji z czołówką światową. No ale polscy kolarze brali doping. Niektórzy się przyznali. No oczywiście, no to też były inne czasy. Pamiętajmy, że ta definicja dopingu ewoluowała. Pierwszy raz w leksykonach sportowych pojawiła się w 1933 roku, ale już pod koniec XIX wieku tym określeniem jakby zdefiniowano mieszaninę opium i narkotyków stosowaną u koni. Dzisiaj oczywiście część sportowców przyznaje się do stosowania, czy przyznała się do stosowania, które z punktu widzenia dzisiejszego są środkami zabronionymi. Natomiast w latach chociażby 70-80 nie były na liście substancji metod zabronionych w sporcie, no z tego powodu, że na przykład no nie było możliwości wykrywania czy udowodnienia akurat stosowania dopingu tymi środkami. Stąd też, no, żeby nie stwarzać martwego prawa, no to części środków na tej liście nie było. Z drugiej strony no w ogóle część sportowców nie miała świadomości tak naprawdę, że to jest doping i takie przypadki dzisiaj obserwujemy. No właśnie, jak to jest? Bo zwykle sportowiec tłumaczy się w taki sposób przyłapany na stosowanie dopingu, że on o tym nic nie wiedział. Że najczęściej to lekarz, że coś mu wstrzyknięto, a on nie miał świadomości. Dla mnie, ale ja jestem totalnym laikiem w tym temacie, pan jest ekspertem. Dla mnie to brzmi zawsze jak opowiadanie bajek. Czy prawda jak zwykle leży pewnie po środku, dlatego że znamy z historii i z obserwacji takie przypadki, że rzeczywiście kwestie czy przypadki nieświadomego zażycia substancji zabronionej są nie tylko możliwe, ale bym powiedział, że w pewnych sytuacjach nawet dość powszechnych. Tak? Bo czasami nie mamy świadomości, że chociażby zażywając preparat jakiś z rynku suplementów diety czy odżywek, a który jest reklamowany właśnie jako produkt dla sportowca, możemy przyjąć substancję zabronioną, bo się okazuje, że no, część tych produktów jest zafałszowana lub zanieczyszczona substancjami dopingującymi. Takich przypadków też jest mnóstwo związanych chociażby z obecnością środków dopingujących w naszym codziennym pożywieniu, chociażby morfina w maku. No już takie ekstremalne przypadki to spożycie no, popsutej żywności, która zawiera tam jakąś pleśń, dlatego że się okazuje, że no, pewne mykotoksyny produkują takie substancje, które też są uznane za doping. Inna sprawa, że jedząc pożywienie czy mięso, które pochodzi z nieuczciwej czy hodowli, ono też jest tuczone właśnie środkami anabolicznymi itd., itd. Natomiast oczywiście no, wiele tych przypadków no, nie byłaby, bym powiedział, możliwa bez wiedzy sportowca. Mówię o przypadkach czy procederach dopingu, dlatego że one już nie są związane tylko i wyłącznie ze spożywaniem czegoś, ale także z no, używaniem bardziej wyrafinowanych metod, chociażby transfuzje, iniekcje i tak dalej, więc no, tutaj trudno mówić o jakiejś niewiedzy. Jak pan sądzi, co mieści się w głowie polskiego sportowca, który sięga po doping w dzisiejszych czasach? Bo podejrzewam, że my to nie mamy jeszcze takiego dostępu do środków, które są jakieś niewykrywalne albo jakieś bardzo nowatorskie.
po co on to robi? Przecież ma świadomość tego, że pewnie wpadnie. Właśnie tego nie wiem, no bo to też mnie zastanawia, dlatego że gdyby miał świadomość taką rzeczywistą, no to w zasadzie no bez sensu, żeby po to sięgał, więc wydaje mi się, że raczej jego świadomość jest taka, że wciąż jeszcze może oszukać, tak? No dzisiaj system antydopingowy jest tak mocno rozbudowany, że żeby oszukać, no to trzeba być rzeczywiście spryciarzem nie lada, ale pamiętajmy też, że ta kontrola antydopingowa dotyczy mimo wszystko dosyć wąskiej grupy sportowców. Jeżeli patrzymy przez sport, poprzez pryzmat sportu amatorskiego, czy nawet jakichś tutaj ligowych rozgrywek, no to nie oszukujmy się, no tam rzeczywiście nie ma możliwości, żeby ten system skutecznie działał. Tak? Natomiast jeżeli mówimy o tych sportowcach absolutnej elity, no to przynajmniej w tych niektórych dyscyplinach, tam gdzie międzynarodowe federacje sportowe rzeczywiście postawiły na walkę z dopingiem, no to już nie jest dzisiaj łatwo się schować. A co pan sobie myśli w 2010 roku, czy to było już w 2011, kiedy okazuje się, że jedynym sportowcem na igrzyskach złapanym na dopingu jest Kornelia Marek? Znaczy, pan czuje satysfakcję, czy pan czuje wstyd? Nie, no absolutnie satysfakcji nie. To w 2010 roku, to dobrze to pamiętam, dlatego że byliśmy wówczas na warsztatach antydopingowych w Kolonii, kiedy to jest takie coroczne spotkanie pracowników wszystkich laboratoriów antydopingowych na świecie. W tej chwili jest takich laboratoriów tylko 32. Tam się wymieniamy doświadczeniami, mamy zajęcia laboratoryjne, no i też chcemy być po prostu z roku na rok coraz bardziej skuteczniejsi. No i przyszła jakby nieoficjalna wiadomość z Igrzysk Olimpijskich w Vancouver, że polski sportowiec no, wpadł na dopingu i dotyczy to biegaczki narciarskiej. No muszę powiedzieć, że no, byliśmy mocno no, zawstydzeni. Tym bardziej, że no, nie jest tajemnicą, że przed tymi igrzyskami, no, szczególnie w polskich mediach, był niejako problem astmy Norweżek i kojarzenia tego przypadku z dopingiem. Nawet koledzy z laboratorium norweskiego pytali nas, o co w ogóle chodzi w tych polskich mediach, czemu to ma służyć i tak dalej. A później, no nie powiem, że mieli satysfakcję, natomiast no, nam nie było do śmiechu. Tym bardziej, że początkowo ta wiadomość no, była taka, że no, nie było podane nazwisko i nikt tego akurat z Kornelią Marek nie kojarzył. Nie muszę powiedzieć, nie muszę mówić raczej, co szczególnie koledzy gdzieś tam z zachodu domyślali się, że kto mógł wpaść. No, stało się, jak się stało. No, żeby oddać prawdzie, no to oczywiście my mówimy, że to był jeden, jedyny przypadek dopingu na tych igrzyskach, ale to nie jest prawda, bo jeszcze były dwa inne, natomiast one były, no, nazwijmy to, mniejszego kalibru, stąd też zakończyły się tylko i wyłącznie upomnieniami. Natomiast no, jest to problem, tak? Jest to problem. No, jeżeli jeszcze zestawimy, że w trakcie ostatnich czterech igrzysk olimpijskich akurat trzech z nich wracaliśmy z pozytywnym wynikiem badań antydopingowych, no to proszę mi wierzyć, że no na pewno dumy tu nie ma. Justyna Kowalczyk, też kiedyś zdyskwalifikowana za doping i później rzuca podejrzenia w stronę Norweżek. To jest śmieszne. Znaczy, ja nie mówię, że Justyna rzuca podejrzenie w stronę Norweżek, bo tak naprawdę nigdy się nie spotkałem, czy nie słyszałem akurat personalnie od Justyny, że pani Justyny Kowalczyk, no, że to ona jakieś podejrzenia rzucała. Myślę, że też chyba w pewnym momencie już wszyscy mieli dość. Dużo niezrozumienia w tej całej jakby sytuacji i też w tych różnych komentarzach, także nieprzychylnych Justynie Kowalczyk, z tego względu, że rzeczywiście miała ona problemy z naruszeniem przepisów antydopingowych, natomiast no, też nie wynikały one bezpośrednio z jej zaniedbania, no, a także z zaniedbania osób, bym powiedział, no, z bezpośredniego zaplecza, z tego względu, że ona nie zgłosiła akurat zażycia w celach medycznych substancji czy leku, który zawierał substancję zabronioną. Gdyby to zrobiła, czy jej otoczenie, nie byłoby w ogóle żadnego problemu. Także absolutnie były wskazania medyczne, żeby dany lek zażyła, bo to nie jest tak, że sportowiec nie może stosować już zawsze środków dopingujących. Tak? Znaczy jako dopingu nie może, natomiast jeżeli wymaga tego leczenie, a lek zawiera substancję, która jest na liście, to w określonych przypadkach i po uzyskaniu odpowiedniej zgody taki preparat może przyjmować. Pan mówi, wielu sportowców spożywa narkotyki, szczególnie w sportach ekstremalnych. Palą jointy na przykład. To jest rzeczywiście problem? Czy to jest problem marginalny? Nie, akurat to był problem i bardzo możliwe, że będzie coraz większy.
Oczywiście definicja narkotyku też w różnych krajach jest różna, tak? Z tego względu, że z punktu widzenia, nazwijmy to, przepisów sportowych, pojęcie narkotyku ogranicza się wyłącznie do narkotycznych środków przeciwbólowych pochodnych morfiny. Marihuana, haszysz stanowi osobną grupę substancji zabronionych jako kanabinoidy. Natomiast oczywiście w naszym powszechnym zrozumieniu tej definicji to jest także narkotyk. My zaobserwowaliśmy na przełomie XX-XXI wieku bardzo poważny problem w polskim sporcie, dlatego że odsetek pozytywnych przypadków z kanabinoidami, czyli osób, które stosowały czy paliły haszysz lub marihuanę w Polsce, z tych laboratoriów wszystkich na świecie antydopingowych był na trzecim miejscu. Wyprzedzały nas tylko laboratorium w Belgii, które w bardzo dużej części bada sportowców holenderskich, i we Francji, gdzie tam rzeczywiście jest ten problem. Przedstawialiśmy to na różnych konferencjach. Zmieniła się w międzyczasie też, zmieniło się podejście w ogóle międzynarodowych federacji do problemu marihuany i haszyszu jako rzeczywiście problemu dopingu. Przestały te federacje bagatelizować pozytywne wyniki badań i to zostało ograniczone, tak, w znacznym stopniu. Natomiast dzisiaj, a w zasadzie w ubiegłym roku, ten dozwolony poziom metabolitu tetrahydrokanabinolu został zwiększony, tak? I to może spowodować... Pan takimi nazwami rzuca, że nie wiem, czy pan mnie obraża? Czy... Nie, no, ja przepraszam, no, ale no, od tego się nie uciekniemy, no, tak? Wiem, chcąc cokolwiek wyjaśnić, no tetrahydrokanabinol to jest ten czynny składnik marihuany i haszyszu, tak? Czyli jeżeli ktoś pali marihuany i haszysz, no w celach, nazwijmy to, rekreacyjnych czy jakichkolwiek innych, no to po to, żeby właśnie ta substancja na nas zadziałała. Frajdę, tak? Tak jak z papierosami, gdzie oczekiwanym efektem jest działanie nikotyny, a pijąc kawę oczekujemy, że będzie działała kofeina czy inne składniki. Tak? Więc ten dozwolony poziom w moczu sportowca został podwyższony 10-krotnie i być może niektórzy to zrozumieją jako przyzwolenie do stosowania właśnie akurat tego typu, nazwijmy to, używki. Kolarze, z którymi często rozmawiam, a to jest ta grupa najbardziej krytykowana ze względu na doping w ostatnich latach, możemy mówić o Armstrongu, ale byli inni, przecież dyskwalifikowani zwycięzcy Tour de France, jak Floyd Landis i tak dalej. Oni mówią, okej, u nas to był duży problem. Ale ja nie chcę mi się wierzyć, mówi kolarz jeden, drugi, trzeci, że piłkarze nie biorą. Jak to jest? No więc właśnie, no, oczywiście możemy sobie tak rozmawiać i wymieniać poglądy, co naszym zdaniem jest, tak? Natomiast opierając się na faktach... No chodzi mi o fakty, bo pan je zna. No to rzeczywiście w kolarstwie był to bardzo duży problem i przez wiele, wiele lat na przestrzeni dziejów tak naprawdę w tej walce z dopingiem to takim kołem napędowym w rozwoju dopingu, ale też i badań antydopingowych, jeżeli chodzi o sport ludzi, to byli właśnie kolarze czy kolarstwo, tak? Bo tam było najwięcej tych przypadków i śmiertelnych, nowe substancje. No, był to problem rzeczywiście bardzo, bardzo poważny. Zresztą Światowa Agencja Antydopingowa też powstała po słynnej aferze podczas Tour de France w 1998 roku, gdzie właśnie na podstawie prawa francuskiego to policja weszła do hoteli i jednej z grup właśnie zawodowych stwierdzono systematyczne naruszanie przepisów antydopingowych i używanie środków dopingujących. W samym, jeżeli chodzi o piłkarzy, to oczywiście jest ten spór, bo i w piśmiennictwie naukowym możemy znaleźć różne, jakby powiedział, zdania na ten temat. Jedni twierdzą, że nie ma tu problemu, dlatego że po pierwsze jest to dyscyplina zespołowa, tutaj jeden czy dwóch zawodników nie decyduje i tak dalej. Z drugiej strony gdzieś tam mówi się o problemie społecznym, rekreacyjnym, że w pewnych środowiskach gdzieś tam pewne substancje były używane, nadużywane. I jeszcze ostatnio gdzieś kojarzy się doktora Fuentesa, który gdzieś był powiązany z kolarstwem, także że z jego usług korzystali piłkarze w Hiszpanii. Więc trudno to powiedzieć. Faktem jest, że piłkarze stanowią największy odsetek badanych sportowców na świecie. Natomiast odsetek pozytywnych przypadków jest dużo niższy niż średnia w sporcie. Stąd też opierając się na tych danych moglibyśmy powiedzieć, że tego problemu takiego systematycznego, jaki był w kolarstwie, nie obserwujemy w piłce nożnej. Czy wy zawsze, kończąc już tę naszą rozmowę, czy wy zawsze, tak jak się mówiło przez lata, będziecie krok za? No,
W pewnych warunkach tak, natomiast dzisiaj w wielu sytuacjach wyprzedzamy, tak? Bo ja już wspomniałem, że to już jest tak, że to sito kontroli antydopingowej no bardzo się, bym powiedział, zamyka. Tak? Dzisiaj już nie tylko laboratoria w tym uczestniczą. Dzisiaj sportowca można zdyskwalifikować chociażby jak w Szwajcarii na podstawie transakcji, dlatego że udowodniono, że kupowali środki dopingujące przez internet. Tak? Mhm. Na Pucharze Świata w wioślarstwie, w Lucernie, w pokoju hotelowym zostały przyrządy do przetaczania krwi, jakieś tam leki, przeprowadzano te testy genetyczne, badania DNA i na tej podstawie jakby udowodniono, że ktoś tam brał doping. Wiele agencji antydopingowych wręcz ma jakieś takie komórki, które działają jak specjalne jak brygady śledcze i tak dalej, i tak dalej. Prawodawstwo w wielu krajach jest dużo bardziej restrykcyjne, mówię o prawodawstwie antydopingowym, niż to obowiązujące w świecie sportu. W niektórych krajach za stosowanie dopingu można iść także do więzienia na długie lata. Nawet w Polsce, o czym mało kto wie, ustawa o sporcie mówi, że jeżeli ktoś podaje nieletnim środki dopingujące, to grozi mu nawet pozbawienie wolności do lat dwóch i to samo grozi tym, którzy podają doping pełnoletnim, ale bez ich wiedzy. Także biorąc pod uwagę otwarty charakter listy zabronione, tak, że na tej liście są podane tylko przykłady substancji zabronionej, a Światowa Agencja Antydopingowa mówi, że za doping będą uznane inne związki o podobnej budowie chemicznej lub podobnym działaniu biologicznym. O tym, że prawo, biorąc pod uwagę to, że prawo antydopingowe działa do 8 lat wstecz, a od przyszłego roku do 10 lat. To znaczy próbki możemy przechowywać, czy będziemy mogli przez 10 lat i powracać do nich, jeżeli się okaże, że wymyślimy nowe metody, bardziej skuteczniejsze, lub poznamy substancje, które są stosowane w celach dopingu, bo to, co się kiedyś mówiło, że nas wyprzedzają o krok, to dotyczyło tego, że my w tych laboratoriach antydopingowych, żeby wykryć stosowanie dopingu, to przede wszystkim musieliśmy wiedzieć, co tym dopingiem jest. I rzeczywiście no, nie mieliśmy świadomości, że sportowcy korzystają z takich substancji czy takich metod, bo po prostu nawet byśmy na to nie wpadli. No, nie mamy czasu o tym mówić, ale część związków przeniknęła do sportu albo z badań kosmicznych. Był taki środek Carfedon, który był syntetyzowany na potrzeby badań kosmicznych, dlatego że miał ułatwiać kosmonautom adaptację do niskich temperatur. Była substancja o nazwie bromantan, która powstała na potrzeby wojskowości dla Armii Radzieckiej, która walczyła w Afganistanie i tak dalej. Więc takich przykładów historia zna mnóstwo. I na koniec niech mi będzie wolno powiedzieć, że cudze chwalicie swego nie znacie, bo być może mało kto wie, że początek badań antydopingowych to Warszawa, Polska i pionierem badań antydopingowych na świecie był warszawski farmaceuta Alfons Bukowski, który w 1910 roku no, przedstawił metodę wykrywania alkaloidów w ślinie koni wyścigowych. I de facto my w tych laboratoriach antydopingowych na całym świecie kontynuujemy to, co Alfons Bukowski tutaj w Warszawie zapoczątkował. Pan jest najważniejszym człowiekiem od antydopingu w Polsce? Nie, broń Boże, jesteśmy tylko jednym elementem. Dzisiaj kierując Instytutem Sportu nie mogę powiedzieć, że zajmuję się pracą laboratoryjną. Mam świetny zespół, 16 osób. Dzisiaj koledzy, każdy z nich mógł mnie uczyć tego, co jest rzeczywiście w tej analityce na topie i na pewno mają większą wiedzę ode mnie. Także jeżeli jestem przynajmniej w tym laboratoryjnym elemencie, no to na 17 miejscu w Polsce. Natomiast oczywiście głównym elementem odpowiadającym za politykę antydopingową jest Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie i to na polskim gruncie to koledzy z tejże komisji kreują politykę i całą walkę z dopingiem. Dziękuję bardzo. Andrzej Pokrywka, doktor Andrzej Pokrywka, szef Instytutu Sportu, człowiek od zadań specjalnych, człowiek od antydopingu. Dziękuję. Do widzenia.